niebieską i różowy smoczek. A gdzie niespodzianka? Ja już nie mogę się doczekać reakcji Iszy. Będziemy mieli kogo, Iszy? Cześć. Dzień dobry. My tradycyjnie zaczynamy vloga z windy. Cześć wszystkim. Właśnie dzisiaj my jedziemy na łazkę trzeciego trymestru i już Aisza na 100% dowie się, kogo ona będzie miała brata czy siostry. Maja w sumie już wie. Tak. Ja już idę na USG, a Aisza z Mają zostały z tatą. No i będzie później dla nich niespodzianka, jak się dowiedzą, kto to będzie u nas. Zobaczcie, kto do mnie przyszedł. Aisza ze swoim maluszkiem. A to mama. To brudaska. One przyszły do mnie, ale ja sama będę wchodzić bez nich. Nie, żeby było niespodzianka, Maja chce. Maja, ty nie uczesałaś się, więc nie możesz wejść. Nie chcę! I właśnie tutaj chciałam wam podziękować za te wszystkie komentarze pod poprzednim filmikiem odnośnie tego, jak dziewczyny mają się dowiedzieć o płci dziecka. Jeden z nich... Cześć, Maja. Jeden z nich zrealizujemy. No, ale o tym się dowiecie właśnie na tym filmie. Nie wiem, czy dzisiaj już zdążymy, chyba nie, ale już jak się dowiemy, to później to zrobimy i zobaczycie. I wy w sumie też dzisiaj się, to znaczy na tym filmie, nie dzisiaj, a tylko na tym filmie się dowiecie. Więc oglądajcie do końca. No, a co robisz? Telefon. Maja, nie grzeb w nosie. Już jestem po USG. Aisza z Mają czekają już w aucie. Tutaj mam zdjęcie, zobaczcie. Zaraz zobaczycie to zdjęcie i piszcie od razu w komentarzach, na kogo wygląda na chłopce czy na dziewczynkę. Bo to raczej już pod koniec filmu dowiecie się, kto to będzie. Zobaczcie, tu jest nasze dzieciątko. Tu jest pępowidy, trochę tutaj pępowidy przy twarzy. Tu jest taki policzek. Zobaczcie, jakie policzki jest duże. Przed chwilą dziewczyny kłóciły się, że do kogo będzie podobny maluszek, do Maje czy do Aiszy, więc napiszcie, do kogo może w ogóle będzie do mnie podobny. Piszcie w komentarzach, a my... Zobaczcie to, Aisza. My zaraz idziemy do Lidla na sekundę i już w domu wam nagram, co i jak robimy z tą niespodzianką brat czy siostra. Aisza dzisiaj taka ładna w spódniczce. Maja! Uciekła już tam Maja. Biorę mleko różowe dla dziewczyn, bo zwykłego my nie pijemy. Maja, to co robisz? Ja sprzedaję. To, ale to nie smaczne. Dobra, niech tata ci pomoże. Tata ci pomoże, ja idę po proszek. Ale jestem w szoku twojego wyboru. Zamiast maliny i sobie bierze banan, tak? Dobra, już, idziemy szybciej. Bo dalej będzie niespodzianka, Aisza. Aisza, no dowiesz się, czy będziesz miała brata czy siostrę. Nawet jakim sposobem ona nie wie, jak to będzie w ogóle wyglądało. To będzie naprawdę niespodzianka. No i nie zdejmuj czapki, bo już zjadła parówkę. Zobaczcie, znalazłam papaje dla mojej truskawki, nawet słodyczy, jabłka, mandarynki dobre w końcu, jabłka suszone dla Aiszy do szkoły. Awokado. Co tu? No i czy jak zawsze? Szampon. Szampon. Szczoteczkę dla Maji i słodycze, tak? Iszy już po zakupach. Maja czeka na tatę i trzyma drzwi do nasze zakupy. Ja już idę położyć się na chwilę, bo mi brzuch wchodzi. Zobaczcie, jaki duży. Duży brzuch, Maja? I będę myśleć na tą niespodzianką dla dziewczyn. Więc zostań się z nami do końca. Kiedy jest w szkole, my jedziemy z Mają po baloniki, tak? I będzie niespodzianka. Było naprawdę bardzo dużo fajnych komentarzy od was, ale my jednak wybraliśmy te baloniki i jeszcze coś, tak? Zobaczycie za chwilę. Maja, wchodzimy? Tu, po balony. Maja, chodź. Wchodzimy. Będziemy wybierać balony. Maja, wybieramy? Tak? Tak. Maja chciała takiego maluszka. Tutaj są różne balony, zobaczcie, łzeczki, smoczki. Super po prostu. I tu są smoczki niebieskie. I różowe. Nie. Tu są ogromne balony, 1 metr.
Teraz wybierzemy z Mają. Maja, twój balon. Żeby nie leciałaś. Nie odleć, tylko Maja. Trzymaj mocno. Majka, zobacz, tu twój maluszek. Tak? I tu mój balon. Zobacz, jaki ogromny. Rozy? No nie wiem, możesz ty odlecić też. Chcesz polecieć? Nie? Boisz się? Słuchajcie, już jesteśmy z Mają w domu i musimy szybko zdążyć przed powrotem Maiszy ze szkoły. I w ogóle zaraz dla was opowiem, co wymyśliłam. Ja wymyśliłam tak, że tutaj mamy komodę taką dużą, nową dla maluszka. Maja cały czas mówi tak. I tutaj ja przygotowałam na pół ubranka różowe i ubranka niebieskie. I tutaj wszystko schowamy. Te ubranka, tutaj dwa smoczki. Tutaj mamy jeszcze dwa balony różowe. I to niebieski chyba jak, wygląda jak fioletowy, ale to jest niebieski. I taki maluszek. Maja bardzo chciała. Czyli tak, my wszystko schowamy teraz do komody, razem z tymi balonami. I to wszystko musi ją zmylić po prostu. I ona przeliczy te ubranka i tych ubranek będzie jednakowa ilość różowych i niebieskich. I tutaj Aisha chyba po prostu nie będzie wiedziała, o co chodzi. I wtedy dla niej przyniosę tego dużego balona. Mój ogromny czarny balon i tam jest napisane boy or girl. Tak? I jeszcze my z Mają kupiłyśmy balony właśnie w kolorze płci dziecka i to już zobaczycie na końcu. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami, tak? Maja, poprosimy o łapkę w górę, żeby tam się udało, tam jest podzianka. Łapka w górę! Pokaż, Maja. Zaraz może na dole. O, sam raz, Maja, włóż. Połóż. Położymy tu. Położymy to na różowo. Majka, nie, maluszek nie zmieści się. Majka, nie. Nie, to i... Maluszek nie zmieści się. I położymy takie spodenki niebieskie. Nie, Maja. Już, zabieraj. Tu położymy kołderkę niebieską i różowy smoczek. I tu położymy różową kołderkę. Z niebieskim smoczkiem. Moja, co ty wyprawiasz? Ja tutaj siedzę. Ty maluszek też? I już gotowe. Słuchajcie, przed chwilą dzwonił tata, że za chwilę będzie Aisha, więc musimy schować tego balona, Maja! I siedzieć po prostu niby nic, właśnie pisze tata. Cześć! A gdzie niespodzianka? Ja wam mówiłam, Aisha od razu o niespodziance. Rozbieraj się, zaraz będzie niespodzianka. Widzisz tą komodę? Tak. To tutaj będzie twoja niespodzianka. Maja, ty już mówiłaś cześć kilka razy. Co, nagrywaliście bez mnie? No tak, a to? No długo, co? No gdzie ta niespodzianka? Chodźcie, właśnie tą niespodziankę, jak Aisha już zaraz będzie wszystko otwierała, podliczała. Wy zobaczycie na jej kanale, bo ona prosiła bardzo, żeby na jej kanale też pojawił się taki filmik, a nie tylko u mnie, bo ona już jest zazdrosna, że ja mam swój kanał i że nawet więcej tam nagrywamy niż na jej kanale. O właśnie, Aisha, tutaj masz też maluszka. To dziewczynka czy chłopca? No właśnie nie wiem, bo tylko takie były, wiesz. Chyba i dziewczynka, i chłopak. No co, zaczynamy? Tak. To wszystko zobaczycie na moim kanale. Ja chciałam to wszystko nagrać w ogóle całkowicie na swój kanał, ale Aisha mówi, że nie, nie. Na moim kanale też musi być taki filmik. Jak się będzie nazywał ten filmik właśnie? Brat czy siostra, tak? Tak. No właśnie, będzie brat czy siostra. Maja już przyszła z jedzeniem. Komu co? Bo wy, widzowie, i bez tego wiecie, co będzie się działo dalej. Chcesz wiedzieć? Tak. Dobra, to oglądajcie dalej. Słuchajcie, Aisha podliczyła to wszystko. Już to wszystko zabrała z komody. Na jej kanale już to będzie. I właśnie ona jest w szoku. I mówi, że kogo mamy? Bliźniaków. Niosę kolejną niespodziankę. Czekasz? Tak. Słuchajcie, już Aisha ma swojego balona. Z napisem. O! Yeah. Boy or girl. Aisha. Ja już nie mogę się doczekać reakcji Aiszy. Naprawdę jestem bardzo ciekawa, jak ona zareaguje. A ja. Zaczynamy. 3, 2, 1.
Dziękujemy wszystkim bardzo, którzy dotrwali do końca tego filmiku. Będziemy mieli kogo, Isza? Chłopca! Nareszcie będziemy mieli w domu malutkiego chłopca. Słyszeliście to? Moje płacze chce dziewczynkę. Ty się cieszysz, Isza? A Isza, ty się cieszysz? To co? Zapraszamy na kolejne vlogi. Jeżeli wam się filmik spodobał, to dajcie łapkę w górę. Dla kogo? Dla Iszy, mamy, maluszka, chłopca. I dla Maji. Maja tam też krzyczy, że też dla niej. Do zobaczenia, papa! Do zobaczenia, papa! Pa.